Cześć czołem, kluski z rosołem, dawno nas nie było, bo z pracą przegiąłem. A tak na serio, to w okresie zimowym my się hibernujemy, bo często chorujemy i nigdzie nie wyłazimy, tylko katujemy Netflixa. Ale dzisiaj jesteśmy w Buxton i idziemy obejrzeć Solomon's Temple. Wrzucę później link tego miejsca. Bardzo fajne jest to miejsce. Malutki taki park, do którego się wchodzi takim mrocznym wejściem. A u góry powiem, dlaczego zbudowano tą wieżyczkę akurat w tym miejscu, a nie gdzie indziej. Pierwszy raz w życiu używam selfie stick do nagrania filmiku. Chcę zobaczyć, jak to wyjdzie. Dziwnie, to tak jakbym mówił w ogóle gdzieś tam do kogoś daleko. Dobra, idziemy w tamtą stronę. Do Solomon Temple albo Green Low Tower. A Green Low dlatego, że znajduje się na wzniesieniu Green Low. Tak se nazwali. W terenie Green Low Hill zostało między XVII a XVIII wiekiem bardzo wiele artefaktów odnalezionych. Jakieś tam cenne kamyczki, diamenty, nie diamenty, zastawa złota, srebrna, materia. Ale najbardziej znane jest to miejsce z tego, że zostały znalezione te manuskrypty nauk jezusowych. One są chyba w Londynie w muzeum. Nie jestem pewny. Ale tu Marta zauważyła celnie, że fajna miejscówka na namiot. Parki zamykają o 3-4 w południu. No, że trochę lipa by była. Zbudowana w XIX wieku i taka ciekawostka. Nie pamiętam, jak się inżynier, który to projektował, nazywał, jakieś takie dziwne, chyba William Randolph Bedford, czy jakoś tak. Ale człowiek, który to został zrobił, nazywał się Solomon Michael. I koleś zafundował 25 funtów na stare czasy na budowę tej wieżyczki. A Council Buxton, który znajduje się tutaj, miasto, zafundował następne 50 funtów. 25 funtów to jest obecnie 4000 funtów. Także poprzez inflację. Dobra, lecimy, bo troszkę tu wiaterek wieje, a mamy jeszcze parę miejsc, gdzie chcemy zwiedzić w tą piękną angielską pogodę. Żeśmy wyszli stamtąd. Nie, już teraz nic nie nagrywaliśmy, bo jakbyśmy zaczęli nagrywać, to by nas stamtąd zmiotło. Tak się wiatr rozhulał, że masakra. Jedziemy teraz w stronę Longnor po burgery. Wrzucę link do tej rzeźni, to jest taki stary dziadzio. Może coś tam nagram, ale wątpię. Ale wrzucę link, gdzie to jest. To jest farma. Od tego staruszka zawsze bierzemy kiełbaski, burgery, golonkę, bekon czasami. Ma w przystępnych cenach.
Nie wiesz tego, teraz dawno nie byliśmy. No ale dawno temu było tak, że na przykład za burgera 65 pensów. Wszystko mrożone jest i naprawdę jakość jest bomba. Także jak będziecie w okolicy, ja wrzucę link. Jak dam radę, zrobię zdjęcie cennika albo spiszę w dyskrypcji filmiku, ile co kosztuje. I naprawdę zasilajcie lokalne biznesy, bo ten koleś ma mega żarło. Jeśli żyje, bo typ jest starszy od węgla. Dobra, saluto. Do zobaczenia za chwilę. Jesteśmy na Spit Farm. Mam furę mięcha, steki, kiełbasy i burgery za 35 funtów, a jakość żarła jest wpyta dobra. Jesteśmy tutaj. Z tyłu za mną idzie właśnie pan Sam. To jest tutaj właściciel tego wszystkiego. Cała posiadłość jest w jego posiadaniu i w jego rodzinie od XV wieku. Dobra, salut. No siema, my w domu jesteśmy. Po prostu zapomniałem, wyszedłem z wprawy chyba, żeby pożegnanie nagrać. No byliśmy na tej farmie, tego rzeźnika. Koleś od XV wieku ma to cały, ten swój cały dworek. A teraz, no fajnie. 500. Dworek, tylko farma. Ponad 500 lat. Wrzucę link dla wszystkich tych, którzy na przykład będą w okolicach Longnor, czyli Crown Hill, żeby spróbować jego mięcha, bo naprawdę dobre burgery, golonka, tam przystępne są ceny. No ja dużo siana wydałem, bo 35 funtów to mamy mięsa na tyle, ale zacnę. Dobra, już teraz pierwsze bzdury, to pewnie słyszycie mnie kretyński sposób, nie? Dobra, dzięki. Było miło. Do zobaczenia następnym razem. Cholera wie, kiedy w przyszłym miesiącu lecimy do Egiptu, więc może to, tam coś nagramy. A tymczasem borem lasem. Bye, bye.